Tragedia na gali Punch Down. Waluś walczy o życie. 22 października w piątek odbyła się piąta edycja gali Punch Down. Niestety podczas widowiska doszło do tragedii. Strongman Artur Waluś Walczak podczas konfrontacji z Dawidem Zalewskim został znokautowany i natychmiast stracił przytomność. Od razu do akcji wkroczyli ratownicy medyczni i na noszek wynieśli zawodnika. Jak informuje przyjaciel Walusia, Bonus BGC, Artur jest w stanie krytycznym i ma ogromnego krwiaka. Zarzucił federacji Punch Down brak odpowiedniego zabezpieczenia medycznego, przez co Waluś musiał czekać na karetkę, co miało duży wpływ na aktualny stan zdrowia zawodnika. Na oficjalnym Instagramie federacji został opublikowany wpis z oświadczeniem odnośnie całego zajścia, a szef organizacji Jakub Henke w rozmowie z WP Sportowe Fakty odparł zarzuty Bonusa i zapewnił, że Waluś był pod doskonałą opieką medyczną. Życzymy Walusiowi zdrowia i jak najszybszego powrotu do normalności. Nie zapomnij o subie i łapce w górę po codzienne newsy. Do usłyszenia!